Martwi cię to, jak goi się twój tatuaż? Na to warto zwrócić uwagę. Udało ci się przetrwać ten cały ból, masz już piękną dziarę i czekasz, aż się zagoi. Ale czujesz, że coś jest nie tak? Lepiej sprawdź, czy to nie jest nic poważnego. Gojenie się tatuaży to dla wielu osób jedna wielka zagadka. W internecie jest mnóstwo porad, jak o nie dbać, niestety często równie głupich, co szkodliwych. Więc jeśli podejrzewasz, że z twoim tatuażem może dziać się coś niedobrego, że nie leczy się tak, jak powinien, to najprostszym wyjściem jest oczywiście natychmiastowe skontaktowanie się z tatuatorem, który go wykonał. No dobra, może nie dzwoń do niego o północy w sobotę. Po prostu wyślij mu wiadomość lub umów się, wpadnij do studia, kiedy tam będzie. Artysta będzie potrafił rozpoznać oznaki złego gojenia się dziary dużo prościej niż ty, a już na pewno dużo lepiej niż wujek Google czy ludzie z grupki na Facebooku. Jeśli jednak nie jesteś pewien, że coś dzieje się nie tak, oto kilka rzeczy, które powinny zwrócić twoją uwagę i które powinny skłonić cię do kontaktu z tatuatorem. Choćby zwyczajnie po to, by upewnić się, że wszystko jest ok. Numer 1. Opuchlizna. Mówiłem w jednym z poprzednich filmów, że tatuaż to rana. Żeby go wykonać, trzeba mechanicznie zedrzeć pierwszą warstwę skóry, a to dla organizmu sytuacja niepokojąca. I traktuję ją tak, jak każdy inny podobny uraz. Jeśli chcesz posłuchać o tym nieco więcej, w górnym rogu pojawia się właśnie ikonka z literą I. Kliknij w nią i otwórz film, żeby go później obejrzeć. Skoro już wiesz, że dzieranie powoduje reakcję obronną organizmu, to opuchlizna nie powinna cię dziwić. Nie występuje zawsze i to też normalne. Na wszystkie moje sesje doświadczyłem jej zaledwie raz. Natomiast jeśli się przedłuża, może być oznaką, że gojenie tatuażu nie przebiega tak, jak powinno. Każdy przedłużający się rodzaj opuchlizny powinien zwrócić twoją uwagę. Nie musi ona dokładnie występować tam, gdzie byłeś dziarany. Gdy robiłem tatuaż na ramieniu, moje przedramię wyglądało jak jeden wielki serdel i to przez całą dobę. Czasem mówi się na taką opuchliznę, że zeszła w dół. Ale jeśli dotyczy ona tylko wybranych miejsc, na przykład fragmentu tatuażu, i też się przedłuża, to również powinna zwrócić twoją uwagę. Taki stan niekoniecznie musi oznaczać infekcję. Może to być również reakcja alergiczna. W takim przypadku opuchlizna zazwyczaj, choć nie zawsze, dotyczy wyłącznie miejsc o konkretnym kolorze. Wtedy najpewniej przyczyną jest konkretny składnik tuszu o danej kolorystyce. Jeśli podejrzewasz, że tatuaż wywołał reakcję alergiczną, koniecznie skontaktuj się z lekarzem, bo taki rozwój wypadków może wymagać interwencji specjalisty. Numer 2. Gorączka. W kontekście ewentualnych problemów z gojeniem, cały czas miej w głowie to, o czym powiedziałem na początku, czyli o tym, że tatuaż to rana. Jeśli pojawia się gorączka, to najpewniej jest właśnie efektem dziarania, ponieważ organizm walczy z nieznanym sobie ciałem obcym, tuszem, oraz próbuje odbudować naskórek. Jeśli podwyższona temperatura nie utrzymuje się dłużej niż dobę, nie musisz się martwić. Z drugiej strony, jeśli w ciągu paru godzin po wykonaniu tatuażu gorączka osiągnie alarmujący poziom, czyli powyżej tych 38,5-39 stopni, wtedy nie możesz jej zignorować. Na początek zbij ją stosując proste, dostępne bez recepty leki. Jeśli jednak w dalszym ciągu będziesz czuć się źle lub gdy gorączka utrzyma się na wysokim poziomie, następnego dnia koniecznie skontaktuj się z lekarzem. Z tatuatorem porozmawiaj dopiero w drugiej kolejności. Pamiętaj też, że możesz doświadczyć zwykłej grypy czy innego wirusa, który ze względu na osłabienie organizmu tatuowaniem, czyli zmęczeniem całego organizmu, miał okazję go zaatakować. Taka możliwość nie powinna jednak spowodować olania sytuacji i najlepiej, jeśli potraktujesz ją poważnie. Bez paniki, ale konkretnie. Numer 3. Drżenie i gęsia skórka. Zazwyczaj nieodłącznie wiążą się z wysoką gorączką, która z kolei może być wywołana stanami chorobowymi, infekcjami czy ranami. Jeśli gęsia skórka i drżenie występują bez gorączki lub utrzymują się długo po wykonaniu tatuażu, to nie możesz ich zignorować. Jest mała szansa na to, aby wystąpiły samodzielnie, więc postaraj się zidentyfikować inne objawy. Tak czy inaczej, kontakt z lekarzem to konieczność. Numer 4. Zaczerwienienie skóry wokół tatuażu. Jako rana, miejsce tatuowania będzie oczywiście zaczerwienione, jednak taki stan nie powinien się utrzymać dłużej niż 2-3 dni po sesji, o ile odpowiednio pielęgnujesz tatuaż. Zaczerwienienie może być oznaką infekcji lub reakcji alergicznej, a w obydwu przypadkach musisz podjąć odpowiednie kroki, czyli ponownie kontakt z lekarzem i z tatuatorem. Dokładnie w tej kolejności. Zaczerwienienie może utrzymać się dłużej, gdy tatuowana była duża powierzchnia skóry, ale i tak dla pewności najlepiej porozmawiać ze specjalistą. Numer 5. Fale zimna i gorąca. Mogą dotyczyć zarówno gorączki, jak i być osobnym objawem. Jeśli odczuwasz je dłużej niż przez kilka godzin, to zdecydowanie symptom, który powinien zwrócić twoją uwagę. Może wynikać z choroby, która aktywniła się przez bodziec, na przykład przez ból, a może być też powiązana właśnie ze wspomnianą gorączką.
Tak czy inaczej, nie jest to normalna sytuacja, więc wymaga kontaktu ze specjalistą. Numer 6. Ropa. Dobra, to może wydawać się oczywiste, ale lepiej o tym powiedzieć. Ropa w każdym przypadku, nie tylko na tatuażu, powinna zwrócić Twoją uwagę, ponieważ najczęściej jest oznaką solidnej infekcji. A to już poważna sprawa i wymaga kontaktu z lekarzem. Ważną sprawą jest tylko odróżnienie jej od osocza, które wydziela się na mniej więcej do 2 dni po wykonaniu dziary i jest naturalnym procesem, jaki zachodzi podczas regeneracji skóry poddanej tatuowaniu. Osocze jest mazią, do tego zabarwioną kolorami tuszu, jakiego użyto podczas sesji. Jest też go dużo więcej niż ropy, oczywiście zależnie od zainfekowanej powierzchni. Ponadto nie ma nieprzyjemnego zapachu, w przeciwieństwie do ropy, która zazwyczaj cuchnie. Bardzo rzadko wydziela się z rany, która nie daje innych objawów, więc najpewniej zauważysz zaczerwienienie wokół tatuażu, a i skóra powinna być gorąca w zainfekowanym miejscu. Jeśli jednak z jakichkolwiek powodów stałoby się inaczej, zmiany ropne powinny i tak spowodować u Ciebie odruch sięgnięcia po telefon i umówienia wizyty u lekarza najszybciej jak się da, czyli najlepiej tego samego dnia. Pamiętaj, że to tylko niektóre z objawów, które powinny zwrócić Twoją uwagę. Polecam zawsze to samo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dobrze skonsultować się z lekarzem lub z tatuatorem, a najlepiej z obydwoma. Ostrożności nigdy za wiele, a w przypadku choćby infekcji nie chodzi już tylko o tatuaż, a o cały Twój organizm. Teraz daj łapkę w górę i zostaw suba, a potem obejrzyj poprzednie filmy. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następny piątek o 17:30. Siema! Ropa, panie. Zaraz Stany Zjednoczone najadą. Kamera. Akcja!